Wodnikowe wzgórze. Ziemia obiecana. Nie oddalaj się, dołku. Co widzisz, Piątku? Wysokie, samotne wzgórza, gdzie wiatr przenosi każdy szept. Tam powinniśmy iść. Tam znajdziemy nasz nowy dom. Czy to daleko? Nigdy nie widziałem takiego ptaka. Jest drapieżny? Powiedzcie mi. Nie wszystkie ptaki są wrogami, to tylko mywa. Ha! Dzisiaj młode króliki zupełnie nie znają świata. A ty, jako członek Ausli, oczywiście wiesz absolutnie wszystko, tak? Ej, nie dotarlibyście tak daleko beze mnie. Przede wszystkim nigdy nie powinniśmy opuszczać Sandlefordu. Ciemność spowiła światło dnia. Nie ma dla nas żadnej przyszłości. Haj, ten znowu swoje. Nos mnie swędzi. To znak od Frysa. Nadchodzi koniec świata, uciekajmy. Cicho. Pies. Blisko. Chyba jeszcze nas nie wyczuł. Lepiej uciekajmy stąd. Wyczuł nas. Zaraz tu będzie. Szybko, uciekajcie. Dogonimy was. Trzeba pozbyć się tego psa, żeby mogli uciec. Mamy wszyscy skończyć jako psie śniadanie? Niekoniecznie. Hej, psie! Tutaj! Hej, chodź tutaj! Ho, ho! Nie ma przejścia na drugą stronę. A tam jest bardzo szeroko. Do licha! Ten pies to prawdziwe utrapienie. Nie wie, kiedy przestać. Gdzie jest Leszczynek i Czubak? Nad czym się zastanawiacie? Myślę, że naszą jedyną szansą jest skok do wody. Skoczymy! Szybko! Wszyscy do wody!
No pewnie. Idźcie za Leszczynkiem i Piątkiem. Poznacie nowy świat. Utoniemy. Boję się skoczyć. Nie możesz tu zostać. On nie da rady. Chyba mam pomysł. Za mną. Nie pokonasz tego psa, Leszczynku. Muszę uratować Dołka. Nie dam mu zginąć. Jeśli ty zostaniesz, to ja też. Chodźcie! Tu jest przejście! Dzięki ci, Frysie. Wolałbym nie stawać do walki z tym psem. Powiedziałaś, że tu jest przejście. Tak, chodzi o kłodę. Ona pływa. Mamy skakać jak ropuchy? Jerzynko, to wspaniałe. Czegoś tu nie rozumiem. Dołku, wskakuj na kłodę. Zniszczenia królikarni jest prawdziwa, ale cieszę się, że jestem z tobą. Miałem okazję zobaczyć trochę wielkiego świata. Ja też się cieszę. Przykro mi, że tak się skończy. Nic się nie skończy, dopóki tu jestem. Dobrze, czubaku. Jesteś prawie na brzegu. Nieźle, czubaku. Dobrze pływasz. Dziękuję, czubaku. Byłeś bardzo odważny. Nie aż tak bardzo. Sprytna sztuczka, Jerzynko. Warta LRA. Też tak myślę. I nawet się udała. Ruszajmy w drogę. Jesteśmy wykończeni, Leszczynku. Daj nam chwilę odetchnąć. Odpoczniemy tam, dokąd zmierzamy. Słyszeliście, co powiedział? Ruszajcie za nim, Marudy. Tu chyba jest bezpiecznie. Jak tu spokojnie. Naciesz się tą chwilą. Kolejna katastrofa wisi w powietrzu. Musisz odpocząć, Dołku. Przed nami długa droga. Dobrze, tylko się trochę rozejrzę. Nie odchodź za daleko. Dobrze. Aha, niewyczerpana młodzieńcza energia. Witaj. Oszalałeś? Dlaczego podkradasz się do Kichara? Przepraszam, jesteś Mewą? Tak, Mewą z nad wielkiej wody. Co to jest wielka woda? Morze.
Wszędzie tylko woda i dużo przepysznych ryb. Wiesz, gdzie ona jest? Nie. Zgubiłeś się? Zgubiłem. Jestem głodny. Chcę rybę. Chciałbym ci pomóc. Widziałem, jak latasz. To musi być piękne uczucie. Moglibyśmy znaleźć sobie dom na wysokich wzgórzach. Ty też się zgubiłeś, jak ja. I Hania. Czy Hania to inna mewa? Nie, mysz. Powtarza, jeśli nie masz domu, to załóż go tam, gdzie jesteś. Pff, jest miła, ale dziwna. Dołku, gdzie jesteś? Kto to? Jastrzębiec. Ja jestem Dołek. Niestety muszę już wracać. Miło było cię poznać, kicharze. Byłoby milej, gdybyś miał rybę. Wszyscy się zgubili. Nikt nie dotarł do domu. Koniec. Mam już tego dość. Ja też. Jestem bardzo głodny, zmęczony i strasznie obolały. Nie możemy się tu zatrzymać, to pustkowie. Nie możemy zrobić tego, nie możemy zrobić tamtego. Zobaczycie, że będzie tak jak w wizji piątka. Jakoś wcale się nie przejaśnia. Widzisz gdzieś jakieś wzgórza? Bo ja nie. Rozejrzyj się wokół. Tu jest koniec świata. Wracamy. Nikt nie wraca, idziemy dalej. Boisz się wracać? Bo opuściłeś Ausle. I kapitan Ostrzeń może cię aresztować. Sandlefordu już nie ma. Czuję to w kościach. Nie ma do czego wracać. To tobie się tak wydaje. A co jeśli twoja ziemia obiecana nie istnieje? Jeśli wyruszyliśmy na marne? Powiedziałem w drogę. Nie będę się powtarzał. A jeśli piątek się myli, nie możemy pozwolić im żyć marzeniami. Tylko one nam pozostały. Świetnie! Nadciąga burza. Jeszcze tego nam brakowało. Wytrzymaj, Piątku. Wysokie wzgórza są blisko. A jeśli Jastrzębiec ma rację? Jeśli nie ma dla nas bezpiecznego miejsca? Przecież sam widziałeś wysokie wzgórza. W marzeniach, w mojej głowie. Lepiej wracajmy do Sandlefordu. Może ja oszalałem. Przegramy, jeśli stracimy wiarę. Leszczynku, chodź tutaj. O co chodzi? Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem... Wysokie wzgórza. Więc one istnieją. Ach, jakie piękne. Miałeś rację. Ha, ha, ha. Jednak miałeś rację. Ryty, ale one są daleko. Ale naprawdę są. Czuję kapustę. I marchewki, i sałatę! Oh, jedzenie! Mógłbym pobiec tam co sił w nogach, byleby tylko najeść się marchewek. Na co czekamy? Nie, tam mogą być psy lub koty, nie mówiąc już o ludziach. My z Ausli zawsze powtarzamy, odważny wygrywa. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Powinniśmy trochę odpocząć.
Ale musimy coś zjeść, jeśli chcemy dostać się na wysokie wzgórze. Czubak ma rację. Jeśli tam jest sałata, to ja chcę ją zjeść. Poczekaj chociaż, aż się ściemni. Dobrze, zaczekamy. Mleczu, opowiedz nam coś. Czas szybciej minie. O tak, bardzo cię proszę. Może o błogosławieństwie Frysa. Odpowiednia historia w naszej sytuacji. O, świetnie. Dawno temu, kiedy Frys stworzył świat, wszystkie zwierzęta były takie same. Razem mieszkały, dzieliły się słodką trawą na wzgórzach. El-Ra był ojcem wszystkich królików. Jego dzieci rozprzestrzeniły się po całym świecie. Jadły tak dużo, że wkrótce zabrakło jedzenia dla innych zwierząt. El-Ro, musisz kontrolować swój lud. Jest zbyt liczny. Panie, stworzyłeś go najlepszym na świecie. Nie mogę go kontrolować. W takim razie ja to zrobię, El-Ro. Frys zebrał więc wszystkie zwierzęta w jaskini słońca, żeby dać im w prezencie cechy różniące je od siebie. Lisowi i łasicy dał pazury i zęby oraz żądzę polowania i atakowania ludzi. El-Ra zrozumiał, że Frys rozzłościł się na niego i jego lud. Ze strachem myślał, co jeszcze może zrobić. El-Ro, wyjdź, chcę cię pobłogosławić. Nie mogę! Lis i łasica mnie gonią! Muszę wykopać jamę! Twój lud już nie będzie się rozprzestrzeniał po całym świecie. Teraz masz mnóstwo wrogów, którzy najpierw muszą cię złapać. Dlatego uciekaj, kop, nadsłuchuj. Bądź przebiegły i sprytny, a twój lud nigdy nie zginie. Koniec opowieści. Nieważne więc, że nie ma już Sandlefordu, ponieważ my ciągle jesteśmy. Dobrze powiedziane, Mleczu. Potrzebna nam była ta historia. Jasne. Bądźmy przebiegli i sprytni i poszukajmy sałaty. Witaj, Haniu! Uprzedź mnie, kiedy następnym razem spadniesz z nieba. Czego znowu chcesz? Rybę. Kichar nie potrafi łowić ryby w małej wodzie. Wielka woda, bardzo daleko. Mieliśmy szczęście, kiedy ostatnio ukradliśmy rybę grubemu kotu. Więcej mnie nie namówisz, beznadziejny ptaku. Cicho. Tu chyba jest żywność z całego świata. Dlatego możemy sobie śmiało schrupać kilka marchewek. Kota nigdzie nie widać. Idź teraz. Nie nadużywajmy gościnności. Śmierdzący kocie, odejdź od Kichara! Króliku, uciekaj stąd! Kot poluje na Kichara! Na Kichara? Mewę? Gołku, nie! O, do diaska! Młode króliki są takie zapalczywe! Chodź, kocie! Pokażę ci, jak trzeba walczyć! Uciekaj stamtąd, dołku! Kichar! Zgubił się tak jak my! Musimy mu pomóc! Mamy walczyć z kotem? Nie pójdzie ci tak łatwo, kocie! Obiecuję ci to! Thank you.
Chyba nie. Jednak przez jakiś czas nie będę mógł latać. Raczej nie przetrwasz samotnie ze zranionym skrzydłem. Chodź więc z nami, idziemy na wysokie wzgórza. Piątek mówi, że tam jest bezpiecznie. Jedną chwileczkę. To przyjaciel, Czubaku. Pozwól mu zostać, proszę. Wszyscy jesteśmy przybyszami. Musimy sobie pomagać. Myślę, że Kichar może z nami iść. Zgoda? Chodźmy więc. A co byście powiedzieli na mały odpoczynek? Czy wiesz, jak daleko jest na szczyt? Niedaleko, gdy się frunie, daleko, gdy się idzie. Tu zaczniemy wszystko od nowa. Tak, to bardzo dobre miejsce. Nazywa się Wodnikowe Wzgórze. Wodnikowe Wzgórze. Dom. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Weroniki Difolko-Zębaczyńskiej, Ewa Prugar. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marek Barbasiewicz, Jacek Kopczyński, Marcin Hycnar, Katarzyna Tatarak, Waldemar Barwiński, Cezary Kwieciński, Mieczysław Morański, Agnieszka Kunikowska, Izabela Dąbrowska i inni.